Stój, rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie albo użyjesz kodu FIACO na CSGO Skinsie i wpłacisz z nim 15 zł. Wtedy automatycznie bierzesz udział w konkurcie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Hej, cześć, siemanko, panie i panowie, kawaleria nadjechała w postaci was, widzów. Daliście dużo komentarzy i mi się to podoba, ale piszcie więcej, bo w dniu dzisiejszym klasycie do zgarnięcia blik albo paysave za 50 zł. Piszecie na dole w komentarzu bitwę za 5000 zł, która da mi profit. Ma być popieprzony profit. Oczywiście wymogi też są takie, żeby zostawić łapkę w górę po tym filmie i koniecznie subować ten kanał, bo właśnie pod ostatnim filmem zobaczyłem, że kilku ancymonków Subixa nie miało, więc tutaj wygrywa Bartłomiej, bo stworzył dosyć ciekawą battle. Bartłomiej 2-1-5, dzięki wielkie, stworzył battle idealnie za około 5000 zł. Jest to oczywiście underdog za 5 koła na 3 osoby, więc zobaczymy, jak ktoś potoczy, co z tego będzie. Ja już sobie takową battle oczywiście stworzyłem. Wygląda ona w ten sposób. Wygląda interesująco. Fajnie, że ułożone od najtańszych do najdroższych, to mi się podoba. Mamy też tutaj Oula. No ja mam z nim różne przeboje, więc zobaczymy, co tutaj nas czeka. Tworzymy sobie zatem taką. I błagam, mam nadzieję, no dzisiaj 16 koła tylko, albo aż, w zależności jak na to patrzysz. No było dużo, dużo więcej, nie oszukujmy się. Czy tam były napisane boty może przypadkiem? Nie, nie było na jakie boty. No dobra, no to bierzemy losowe boty, żeby nie było na mnie, tak? Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Emily i Alex to takie miałe koleżeńskie, chociaż Emily to potrafi swoje zawojować. Na początku eleganty, czyli skrzynia za 63 zł, do trafienia nawet AWP Prince za 13 koła. No takowy drop już by nas tutaj bardzo ładnie ustawił. No ale umówmy się, szansa na niego mikroskopijna, 0,02%. No i zobaczymy, zobaczymy, co tutaj się oczywiście potoczy. Pamiętajcie pisać komentarze, bo naprawdę niewielu z was pisze komentarze. Ja oczywiście zawsze rozdaję wszystko, wszystko jest legitne. Możecie sobie wbić na mojego Discorda i to zobaczyć. Macie oczywiście link w opisie. I jeżeli wygrałeś, właśnie, jeżeli wygrałeś, to odzywasz do mnie koniecznie na Discordzie. No i co? No i póki co idzie tak se, bym powiedział. Właśnie z tym dropem AWP Hyper Beast jestem najpotężniejszy, a już było tak, tak bym powiedział, fajnie. Nightwish u Alexa, no ale nas to nie urządza. Przechodzimy do coraz to droższych skrzynek. Umówmy się, wiele się rozegra przy Ametyście, przy Gemstone'ie. No przy Oulu, no to już w ogóle się może rozegrać. I w ogóle co to jest za Oul za 20, nawet za 68 tysięcy, chyba jakiś tatraku musi być, że aż tyle warty. No ja póki co to jest dziś na mocnego klasyka. Dokładam jeszcze Galila za 160 zł. Wasteland Rebel 250 zł, więc tutaj fajnie mnie Alex wreszcie wyprzedził. Teraz tylko, żeby Emil jeszcze odleciał do innej galaktyki. No póki co średnio się to udaje. Przyznam szczerze, że póki co też dropy nie są jakieś najmocniejsze na świecie. Shadowki u Alexa, no to dobra, Alexowi już dziękujemy. 1200 zł, już odleciał fajnie. I Owl, i Owl. Owl nie daje nic, no i 6 stówek chyba ta skrzynia, no właśnie, 6 stówek poszło totalnie, totalnie w błoto. Tymczasem Ametyst, okej, okay, Ursusik u Emiliego, zapowiadać to zarąbiście, błagam, żeby to była ta batla, błagam. I żeby z tego Gemstone'a nic tu nie wyleciało, Falkion, on może kosztować 1300, ale to i tak daje nam zwycięstwo i mamy 10 tysięcy złotych przy pierwszej batli, nie wierzę. Nie wierzę, naprawdę, z tej perspektywy, że ostatnio, no patrzcie co tu się dzieje, to jest 2, 4, 6... 8, 10, 12 bitew pod rząd przegrane. No właśnie. No właśnie, 12 bitew pod rząd przegrane, więc ja się turbo cieszę, że wreszcie tą pasę się udało przejebać. Stworzę sobie jeszcze jednego case battle, bo czemu by też nie. Bierzemy sobie teraz te nowe skrzynki, bo one mnie mega interesują. I jej jeszcze nie miałem możliwość jakoś bardzo przetestować. Aha, ich nie może na battle tych 50-50. Holy shit, a to ich chciałem sobie na battle potestować. No to co, otworzymy normalnie. Czemu nie może na battle? Knife case 50-50. No dobra, dajemy tak z 3 szanse, ok? Pierwsza szansa, no ten Falkion na pewno lepszy niż ten Good Knife, na niego było 15% szans. No i on daje nam równo na 0, więc powiedzmy, że tego otwarcia nie było. Błagam ten Bowie, chociaż ten Bowie, na niego 20%, ale to i tak nie będzie profit, to jest jeszcze minus. No i błagam, no, Huntsman, Butterfly, no Butterfly to już w ogóle byłaby od... No i Good Knife. No i Good Knife. Ale overall, no dobra, ostatni raz, żeby nie było, że tu jednym złym dopem się zniechęcimy. No ale tak trzeba było postąpić, no trzeba było z nim kuźwa zniechęcić. No tak to, no to już tutaj mamy dosyć minus. Ej, nie! Nie chciałem! Przysięgam, nie chciałem! No dobra, będzie Falkion, to chociaż tyle, że na zero.
Okej, ów, to powiedzmy, że tego otwarcia nie było, dobra? Ej, 1480, lepszy poleciał. No dobra, 150 zł na plus. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście osobami pełnoletnimi, bo tylko dla takich jest tutaj właśnie zabawa, klikacie sobie koniecznie w plusik, spośród wielu metod płatności wybieracie tą, która was interesuje, a następnie wpisujecie oczywiście tutaj kodzik FIACO, który daje wam 10% bonusu do ładowania i 2 zł i 10 groszy na start, dzięki czemu możecie sobie otworzyć demową skrzynkę i macie też daily case'a. Co 24 godziny możecie sobie tu wchodzić, nie musicie nic wpłacać, po prostu wchodzicie, klikacie i odbieracie sobie po prostu demowego skin. Polecam to robić z kodem FIACO, no kuźwa, po prostu polecam. No i giveaway, ale to już wiecie, że to jest giveaway, oczywiście. Otworzymy sobie coś, no. Anarchii, o, Anarchii zbustowany, 420 zł. To brzmi jak plan. Let me use Neon Revolution, no jakby jakiś fajny stan tutaj poleciał, taki boży stan, jakiś filter, statek chciałem powiedzieć, statek filter, statek przewidziałem. No ale mnie to nie cieszy, no bo to jest 200 w błoto. Kolejne otwarcie, ten galier chyba 180 kosztuje, nie? No to też to jest taki drop mocno se, 230, bo minimal wear, deczunio lepiej. Okej, okay, będą hand wrapsy, one mogą z 5 stówek 6 kosztować, to już nie jest tak źle, kosztują 500 zł. No dobra, no leciutki plusik jest, wchodzę oczywiście na case battle, nowa bitwa sobie klikam, dodaję sobie skrzynię. I proszę państwa, co byśmy sobie tutaj zrobili? Może sobie tak, posoletujemy sobie tak, mi się mega podoba, jak ten nowy design w ogóle robienia battle wygląda, mega mi się to podoba. Upcase, ale jakiś odświeżony design. Dobra, weźmiemy sobie zbustowanego jungla razy 2, weźmiemy sobie serpenta zwykłego, zbustowanego serpenta sobie weźmiemy, razy 2, bo czemu by też nie. Weźmiemy sobie Luxuriusa, Ola, nie widzę tego. Weźmiemy sobie jeszcze Royalka, Ametyścika sobie weźmiemy. Jestem w case 50-50, jestem jakiś dziwny. No dobra, bierzemy zatem tak, robimy na 3 graczy i teraz standardzik. Teraz standardzik, bo wcześniej oddał underdog, to teraz oczywiście standardzik odda. Oczywiście, nie? Bierzemy losowe boty. Błagam tutaj, błagam. Fajnie byłoby wreszcie jakoś tutaj na CSGO skinsie odetchnąć. Żebyśmy wreszcie tutaj mieli troszeczkę fajne, troszeczkę większe zapasy finansowe, niżeli 10 koła na jeden odcinek, byłoby bardzo miło. Do tego jestem przyzwyczajony. Nowa awupka! Ej, z tej skrzyni to jest dobry drop, naprawdę. I teraz leci ta skrzynia za 210 zł, bez boosta. To jest klasyk. Ja pierdzielę, no to GG's. I to jeszcze bez boosta mu Fire Serpent poleciał za 3200. O kuźwa, Containment Bridge za 750 to jest naprawdę dobry drop z tej skrzyni, no ale nie umywa się do Fire Serpenta. Absolutnie, pamiątka rodzina, to jest właśnie, to jest ten Deagle za 1500, ten Emerald coś tam. O kuźwa, no to będzie ciężko. No to GG's, tu będzie potężna wygana. Z bitwy za 5 koła, no myślę, że tutaj możemy zahaczyć spokojnie o 12 tysięcy, jak to widzę, jak to idzie. No ale będzie ciężko, no chyba, że jeszcze Butterfly w ostatniej, czy Ametyst, może Ametyst coś tutaj. Te shadowki chyba nie w Teges. No ale underdog, byłby to potential na underdoga. Bowie knife jeszcze, dramat. No będzie 12, nie? 12400, jako prorok z jednej strony. Z drugiej strony wolałbym, żeby siadł do mnie. Błagam, ja nie chcę tego przewalić, naprawdę. Już tak cieszyłem z jakiejkolwiek wygranej. I nie gadaj, że teraz po tych 12 batlach przegranych pod rząd znowu przegram. No błagam, nie, to się nie może po prostu wydarzyć. To się po prostu nie może kuźwa wydarzyć, tak? Typ klasyczny. No dobra, przynajmniej to nie jest... A, to jeszcze nie jest tej Fire Serpent, okej. Okay. Zaczynamy mocno średnio, mocno kiepsko, jakaś pompa. No, ale ona za 8 zł, no to ze skrzyni za 160 chyba na buście, to nie jest dobrze. Przynajmniej nie Fire Serpent teraz. Słuchajmy, z tego Fire Serpenta tam ta battle byłaby naprawdę ciekawa, jak tak sobie myślę. Bo tak to byłoby... O kuźwa, brązmorfy. Posiadam te rękawice, no i teraz Adrian z nimi, 860 zł. Kill confirm i kolejne brązmorfy. What the hell, no to szansa, żeby trafić dwie takowe same pod rząd, no to już nie jest taka mała. 644 u mnie i trafiam rękawice za 560, więc no szału nie ma. No ale lepsze to niż nic, 6 stówek, to jeszcze do zrobienia. Ale fajny slotter u Michaela, slotter... U Michaela, który nie daje mu prowadzenia, o 2 złote lepiej Adrian. No układa się pod mocnego underdoga dla mnie. Decimator w Wellwellenie, no to jest jakiś dramatyczny drop z tej skrzyni. I noże na koń. Ja pierdzielę, no naprawdę. 7400. No i co, i znowu ja to będę musiał. Błagam, nie, ja już mam mały déjà vu, ale to jest bitwa na 3 graczy, tak? No daj. No daj, no naprawdę. Czy ja poszło zbyt wiele? Widzę, napisz w komentarzu, czy ja poszło zbyt wiele, bo mi się nie wydaje. Ale może tobie się wydaje, albo jesteś przekonany. Rosso i Emily, no to fajne losowe boty. To takie losowe boty, że ja mogę GG na czacie napisać. Wyślę im faka i... no cóż. Dobra, zaczynamy z przytupem, co mnie absolutnie nie cieszy. Wręcz przeciwnie, kuźwa, ja nie lubię tak zaczynać, no. Ale no, w sumie ta skrzynia da naprawdę mocalnie, bo to jest skrzynia 160 zł. Dostaliśmy kolejno 370 i 240. To nie jest źle. Tymczasem MP9, no to już nie jest fajny drop. Otwarcie za 420 zł. W sumie, że jest nas tutaj czterech.
No to już tutaj fajna pamiątka rodzina dla Emiliego, która mu jeszcze prowadzenia nie daje, z naciskiem na jeszcze. Aquamarine Revenge za 108 zł, niby ładnie, ale no umówmy się, na skrzynie za 420. Luxurious z Princetimami, mega kiepsko. Royal Casing, no w sumie to jest kuźwa bardzo niewiele. Good Night Floor, okej, Good Night Floor. No to teraz już mamy sytuację, że już prawie, że ta batla wychodzi. Ktoś to już zgarnie, już będzie na plus. Ale no umówmy się, nie takie coś chcieliśmy zgarnąć, tak? Chociaż nie mów hop, bo jeszcze mu poleci jakiś Butterfly i tyle będę z tego miał. Okej, talonik dla mnie, talonik za 2000. No to będzie tak z 8 tysięcy. No to i tak jest dupa. To i tak jest, bo zrobiłem 3 takie batle, czyli wydałem 13500. W sumie mam 13500, więc mogę zrobić powtórkę z ozywki. No ale no cóż, no. Może damy szansę procentóweczce tak zwanej, co? Chociaż boję się tych perfidnych procentówek, no. Boję się ich strasznie, ale 3 razy sobie zakręcimy. 3% Tiger, no to już jest, umówmy się, wyższa szkoła jazdy. Tutaj no mamy 10% na to, że poleci coś miłego. Ale no jak widzimy, to się... Ej, no co jaja, nie? 10%, więc w 1 na 10 otwarć. Czy ja chcę dawać aż taki duży kredyt zaufania? Nie chcę, absolutnie. A w sumie wygrać to jest klasyka. Więc można byłoby jakiegoś underdoga dupnąć z tymi Tigerami, jak tutaj nie oddaję. No patrzcie, ile tego jest, no! Nie, dobra, ostatnie otwarcie. Ja wale, dobra, ostatnie, nie? Ale dupa z tymi skrzyniami jest, naprawdę, tych procentówek to ja tak nie znoszę, że to jest kosmos. Kuźwa, nie znoszę tych procentówek. Dobra. Robimy tak, 50-50 po jednej i robimy na 4 graczy underdog. I walimy takie szybkie bomby. Szybkie bomby walimy. Czyli jak to nie siądzie, walimy od razu kolejną i siądzie. Jak siądzie, to osiądzie potężnie. Liczę, że tu poleci komuś Butterfly, a mi poleci Good Knife i wtedy wszyscy będziemy zadowoleni z tego to właśnie, z takiej sytuacji. Proszę, ja nie proszę o wielkie, jak ktoś poleci Butterfly, to będzie mi przykro. No dobra, będę miał 50-50 z Rosso, nie chciałem tego zgarnąć, będę z tą totalnie szczerym. Proszę, osobierz to. No niby miło, nie? No niby miło. Holy shit, dlaczego? No ja nie, no to mogę to kopiować, ale chyba żeby teraz właśnie zagrać. W sumie możemy na klasyku to spróbować. No spróbujmy na klasyku, walniemy sobie z 3 takowe na klasyku, co? Bo czemu by też nie, no? Chociaż no umówmy się, no tutaj zamysł był taki, że ktoś tego Butterfly'a trafi. Ja tych skrzynek trochę otworzyłem wbrew pozorom, więc może taki Butterfly? Może coś tego? Taki botalon. Let's go, mamy Butterfly'a, okej, nie mam pytań. Nie mam pytań, dobra, tego się nie spodziewałem. No i mamy to, 7 koła. No, ej, dobra, ta skrzynia mi zaimponowała, to raz, podoba mi się to, dwa. I mamy jeszcze niewyrównane rachunki z jedną skrzynią. Chciałem teraz powiedzieć coś grubego, ale się ugryzę jednak w język. Tak zwana procentowa, o właśnie. 3, 2, 1, coś takiego za półtora klatka robimy. Dobra, 1900. Na 3 i underdog, tak? Bo teraz siadną klasyk, to teraz underdog. Ej, no chyba dzisiaj mamy powrót. Nie powiem, że króla, bo mamy dużo samozwańczych królów na YouTubie, ale mamy powrót potężnego fijaka, tak? Tego tytułu mi przynajmniej nikt nie zarąbie, przynajmniej taką nadzieję. Chociaż po youtuberach można się wiele spodziewać, umówmy się, tak? Too old for this, no ta naklejka mnie po prostu dobija. Mamy karambita u Michaela, zarąbiście. To jest z tych karambitów, z tych Tiger typów 1%, więc szansa, że Alex z czymś jeszcze wyleci jest, o, zarąbiście. Ej, fajnie, bo już poleciały shadowki, a shadowki są jednymi z najtańszych, które tu można dostać. Więc teraz tylko, żeby Alex coś dupnął i wszyscy będą naprawdę happy. Jakby Alex wyleciał z takim karambitem Tiger typem, byłoby picobello. Okej, okay, Huntsmanic i dostały 3 skrzynie do końca. Sprawdzę, są te 3%, więc to jest największa szansa, ale jestem na naprawdę... Pole position chciałem powiedzieć. Alex, kuźwa, ja cię błagam, no jedna skrzynia. Alex, kuźwa, nawet te shadowki jak trafisz będzie G. Alex, ty śmieciu pieprzony, no. Ale patrzcie, no bitwa za 1900 daje 10 koła, tak? Więc nie jest to zły pomysł, no. Nie jest to zły pomysł, no. Pamiętajcie, że oczywiście trzeba grać z głową, bo nie zawsze dostajesz te najlepsze przedmioty. I co? Supreme Knife Casing. 1, 1200 zł. Classic Blue Steel. No nie, ale że te shadowki za 600 pieprzony, no. 560, nawet nie 600. Paraku, no zatrzymaj, że się. No nie, tylko Huntsmana, Black Laminata pieprzonego za 800. Ile on? 900, 800? 1200. No to dobra, to jesteśmy na zero, to jeszcze jedno można sobie otworzyć. Good Knife Ultimate. 400 zł to jest warte? 500? 520. Dajże, no masz takie talony ładne. Ten Classic, będzie Classic. To będzie z 1300? 1600, no to dobra, to jest 400 plus. Tylko my chcielibyśmy nas... Okej, ja będziemy tylko błagam cię, zatrzymaj się, błagam cię.
Let's go! M9 na koniec. Obsiór pana jak skóry czybyk. Ale jest! 3000 zł za coś takiego. Pamiętajcie o kodzie FIACO na CSGO skinsie. Pamiętajcie, że to gra dla osób pełnoletnich i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście już jutro. Piszcie komentarze, bo to turbo ważne. Trzymajcie się, strzała, yo!